W przyszłości, niezbyt odległej, gdy liczyć wieki, cywilizowane rasy człowieka z pewnością dokonają eksterminacji i zastąpią dzikie rasy na całym świecie. Gdyby powiedział to dziś jakiś profesor, jak długo zachowałby pracę? Przy okazji, powinieneś czytać stare gazety, te sprzed 100 lat. Zobaczysz, jak pisano o Indianach, jak o dzikusach. Zawsze nazywano ich dzikusami, jakby byli w czymś gorsi. Darwin napisał, tak więc od wojny natury, od głodu i śmierci, jako najwyżsi mamy zdolność poczynać. Powstanie nadrzędnych zwierząt to naturalna kolej rzeczy. Filozofia Darwina była poplątana. Uważał, że im więcej wojen, głodu, śmierci, tym szybciej wszystko ewoluuje. Pytanie jest bardzo proste. Czy człowiek sprowadził śmierć na świat? Czy śmierć sprowadziła człowieka na świat? Bardziej przeciwstawnie nie można. Filozofia Darwina mówi, śmierć sprowadziła człowieka na świat. Musisz zrozumieć, że w 1859 roku, gdy wyszła jego książka, niewolnictwo było legalne w wielu częściach świata. Nawiasem mówiąc, w wielu częściach świata wciąż funkcjonuje niewolnictwo. Czarnych kupowano i sprzedawano jak krowy. Miało się ich na własność, można było z nimi robić, co się chciało. Nie mieli żadnych praw. Henry Osborne, kustosz amerykańskiego Muzeum Historii Naturalnej, powiedział: poziom inteligencji przeciętnego dorosłego murzyna jest podobny do poziomu 11-latka gatunku Homo sapiens. On chce powiedzieć, że murzyni to inny gatunek, prawda? To jest rasizm. Stephen Gould przyznał, biologiczne argumenty za rasizmem mogły być popularne przed 1850 rokiem, ale rozpowszechniły się po przyjęciu teorii ewolucji. Thomas Huxley to człowiek, który promował Darwina w całym kraju. Darwin napisał książkę i ukrył się, a Huxley wszędzie głosił Darwina, spopularyzował go. Huxley powiedział, nikt myślący racjonalnie i świadomy faktów nie uważa, że przeciętny murzyn jest równy, a tym bardziej lepszy niż biały człowiek. Tacy ludzie promowali Darwina. Niejaki Kingsley, anglikański ksiądz, naprawdę promował Darwina. Swoją rolę odegrał też Kościół, akceptując Darwina w latach 50. i 60. XIX wieku. Naukowcy początkowo to odrzucili, stwierdzili, co za głupia teoria. To chrześcijanie ją przyjęli. Kingsley powiedział, czarni Australijczycy, dokładnie tej samej rasy, co afrykańscy murzyni, nie mogą przyjąć Ewangelii, nie mogą być zbawieni. Powiedział, wszelkie próby doprowadzenia ich do poznania Boga jak dotąd zawiodły. Biedne bestie o ludzkim kształcie muszą zginąć z powierzchni ziemi. To niższy gatunek. Pracowałem w kościele w Teksasie. O 2 w nocy byłem w sklepie kupić żonie mleko i chyba coś dla dziecka. Jakiś pijany człowiek zawrócił samochód w stronę, jak mu się wydawało, ulicy, ale to były tory kolejowe. Przejechał metry i samochód utknął na torach. Trudna sprawa. Stał tam i patrzył, był pijany. Zatrzymałem się zobaczyć, czy mogę jakoś pomóc. Zatrzymał się też ktoś inny, a on spychał swój wóz z torów. 4 inne wozy podjechały i zrobił się zator. Jakiś człowiek pyta mnie, co tu robisz w środku nocy? To była dzielnica czarnych, tuż obok dużego osiedla getta. Powiedziałem, podjechałem zobaczyć, co tam u moich znajomych. Znam wielu ludzi na tym osiedlu, wielu z nich zabieram zawsze do kościoła. Zabierasz ich do kościoła? Spytał. Odpowiedziałem, tak. Co niedzielę podjeżdża autobus i wielu z nich zabiera do kościoła. Powiedział, ale to czarni. No to co? Spytałem. A on na to, a dlaczego zabierasz ich do kościoła? Powiedziałem, chcę, żeby się nawrócili, pomagam im poznać Biblię, robię to, co powiedział mi Jezus. Spytał, a co masz na myśli, mówiąc zbawić? Oni nie mają duszy. Spytałem, jesteś z Ku Klux Klanu? Odpowiedział, tak, skąd wiesz? Zgadłem. Oni mają duszę tak samo jak ty. Kolor skóry nie ma żadnego znaczenia. W
części siódmej mówię o tym, skąd wzięły się rasy. Nie ma żadnych ras, jest tylko jedna ludzka rasa. Są tylko różne kolory skóry. Pokazuję wam też różne kolory skóry krów. Są czarne, brązowe i białe krowy. Ale w lodówce wyglądają tak samo. I tak samo smakują w hamburgerze. Ludzie są tacy sami bez względu na kolor skóry. Oto nauczanie kościoła mormonów o murzynach. Kościół mormonów uczy, że murzyni nie mają dostępu do kapłaństwa w tym życiu. Murzyni nie są równi innym rasom. To dzieło Pana oparte na jego wiecznym prawie sprawiedliwości wynika z braku duchowej dzielności tych ludzi w ich pierwotnym stanie. Kiedyś dwóch misjonarzy mormońskich zapukało do moich drzwi. Mówią: panie Howind, chcemy porozmawiać o Bogu. Ja na to: wspaniale, ale o którym Bogu, waszym czy moim? Mówią: czcimy tego samego Boga. Powiedziałem: nieprawda. Powiedzcie, czy wasz Bóg ma ciało? Odpowiadają: tak. A ja: Biblia mówi, że Bóg jest duchem, a ci, co go czczą, muszą go czcić w duchu i prawdzie. Jeśli ma ciało, może być tylko w jednym miejscu w jednym czasie. Jeśli jest duchem, może być w wielu miejscach w tym samym czasie jednocześnie. Pytam: czy wasz Bóg żyje na planecie Kolob? Mówią: tak, wierzymy. Pytam: czy wasz Bóg ma tysiące żon? Odpowiadają: tak, wierzymy. Pytam: czy wasz Bóg ma normalne fizyczne relacje z tymi żonami i zradza duchowe dzieci w niebie? Odpowiadają: tak, wierzymy. Pytam: czy wierzycie, że jeśli duchowe dziecko jest dzielne, jeśli jest dobrym, duchowym dzieckiem w niebie, to na ziemi dostaje ciało w białej skórze, ale jeśli jest złym, duchowym dzieckiem, dostaje ciało w ciemnej skórze? Odpowiadają: nie powinien pan o tym wiedzieć, ale tak właśnie wierzymy. Tak przy okazji, w to właśnie wierzą. Mówię: sprawdźmy, czy dobrze rozumiem. Wasz Bóg w niebie dostarcza duchowych dzieci dla wszystkich ludzkich dzieci rodzonych na ziemi, tak? Odpowiadają: zgadza się. Mówię: słuchajcie, wiem, że macie plakietkę starszy, mimo że macie po 17 lat. Jestem żonaty od 30 lat. Mam troje dzieci, mam wnuki. Uczyłem biologii i anatomii. Hodowałem chomiki. Mówię: wiecie, że co sekundę rodzi się dwoje dzieci? Dwoje na sekundę. 24 godziny dziennie. 7 dni w tygodniu. A wasz Bóg dostarcza ducha dla każdego dziecka. To kiedy on ma czas odpowiadać na modlitwy? Strząsnęli kurz ze swoich stóp, mieli mnie już dość, bo nigdy nie wrócili. Chciałem z nimi jeszcze rozmawiać, ale oni nie chcieli. To głupia idea, że w niebie rodzą się czarne duchowe dzieci. To głupie, to wariactwo, to nieprawda. Jesteśmy równi. Ten mormoński apostoł powiedział: w szerokim sensie system kast ma korzenie w Ewangelii. To boski dekret. Kain, Ham i cała rasa murzynów zostali przeklęci ciemną skórą. To znamie Kaina. To po prostu głupie. Inny ich apostoł powiedział: jeśli w moim dziecku jest choćby kropla murzyńskiej krwi, to jest przeklęte. Przekleństwo ciemnej skóry. To głupota. Powiedział: podać wam prawo Boga w odniesieniu do rasy afrykańskiej? Jeśli biały człowiek z wybranego nasienia zmiesza krew z nasieniem Kaina, karą według prawa Boga jest śmierć na miejscu. Zawsze tak będzie. Przy okazji polecam książkę Ukryta historia Kościoła Mormonów. Tam jest numer telefonu, wejdź na stronę. Ściągniesz informacje, jak Mormoni zabijali ludzi za to, że chcieli odejść z ich kościoła, albo ożenić się z kimś, kto ma niewłaściwy kolor skóry. Wiem, że głoszę to poselstwo na południu kraju, ale jeśli uważasz, że jesteś lepszy z powodu koloru skóry, mylisz się, jesteś głupi i masz problem z Bogiem. Doprowadziłem tysiące czarnych ludzi do Pana i dalej to robię. Oni będą w niebie, czy ci się to podoba, czy nie. W czasach handlu niewolnikami w Ameryce niewolników pakowano na statki i przewożono jak krowy. Normalne było, że 20% z nich umierało. Ładowano ich i przykuwano łańcuchami do pokładu. I tak przez 2-3 tygodnie. Przez ten czas jedli, spali i korzystali z toalety w tym samym miejscu. Nie wstawali.
Transportowano ich w tragicznych warunkach, przywożono i sprzedawano jak bydło. Chwała Bogu za dobrych ludzi, którzy próbowali się nimi zająć. Wielu było naprawdę dobrych dla niewolników. Ale niewolnictwo oparte jest na idei, że jeden człowiek jest lepszy od drugiego z powodu koloru skóry albo z powodu tego, w co wierzy. To podejście wywodzi się z teorii ewolucji. Wielu uważało, że aborygeni z Australii są gorsi, bo mają większe żuchwy, co jest prawdą. Jak przyjrzysz się żuchwie aborygena, budowa kości jest cięższa. Ludzie mówią, to dowód na ewolucję. Nieprawda. Aborygeni to lud nomadów. Nie chcą stale nosić przy sobie narzędzi. Noszą absolutne minimum. Gdy dotrą do celu, robią sobie nowe narzędzia. Zębów używają jak imadła. Stale używają żuchwy, tak samo jak rąk. Używają wszystkiego, co mają. Każdy